Witam Was, kochani, w trzecim dniu naszego świętowania. Właściwie to jest drugi dzień, ponieważ Wielki Czwartek jest Wigilią Wielkiego Piątku. Także dzisiaj mamy jakby drugi dzień tak naprawdę. Czego dzisiaj Wam życzę? Pewnie czujecie ten zapach szynki, kiełbasy przygotowywanych już na jutrzejsze świętowanie. My się przygotowujemy w domach do świętowania. Generalnie najczęściej chodziliśmy ze święconką. Wiemy, że jutro pobłogosławi potrawy głowa rodziny podczas śniadania wielkanocnego. Życzę Wam, abyście w tym przygotowaniu i wpatrywaniu się może w Najświętszy Sakrament dzisiaj w grobach pańskich, tak zwanych grobach pańskich, doświadczyli takiego czegoś, że jesteś bramą, przez którą ma wejść Król Chwały. I dzisiaj taki cytat do tych życzeń z psalmu 24. Podnieście sprawujący władzę wasze bramy, podnieście się bramy odwieczne, aby mógł wkroczyć Król Chwały. A kimże jest ten Król Chwały? To Pan Zastępów. On jest Królem Chwały. Jutro będziemy świętować Zmartwychwstanie Chrystusa i można tak powiedzieć, z impetem wkroczy Król Chwały. Możesz tak powiedzieć, czy Ty jako brama, przez którą ma wejść Król, jesteś gotowy na przejście tego Króla w Tobie? Nie zatrzymujmy się tylko na podziwianiu dekoracji grobu pańskiego i adoracji Jezusa, ale zaproś Jezusa. Panie, nie chcę, abyś Ty był w grobie. Wiem, że Ty zmartwychwstaniesz i chcę zmartwychwstać razem z Tobą. Zapraszam Cię, wejdź do mojego życia. Wejdź przez bramę mojego serca do mojego życia. Tego Wam dzisiaj życzę, abyście tak zwrócili się dzisiaj do Jezusa, patrząc na Niego. Poczujcie się jak taka brama, przez którą ma wejść Król Chwały. Aby przez tą bramę też mógł Jezus przejść w życie innych przez Ciebie. Owocnego czasu Wigilii Paschalnej życzę Wam, abyście oglądając dzisiaj transmisję czy uczestnicząc w Wigilii Paschalnej doświadczyli takiej Paschy, przejścia do czegoś nowego. Jezus mówi o to, czynię wszystko nowe, niech czyni w Waszym życiu nowe. A w międzyczasie zapraszam Was do modlitwy jednym z utworów z mojego kanału na YouTubie. Dzisiaj o 15:00 również drugi dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego na moim kanale. Do zobaczenia w niedzielnym dzieleniu jutro. Pa!